Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Potrzeba zdecydowanych decyzji. Sejmik o sytuacji ratowników medycznych. Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Umowy podpisane. Warszawskie dzielnice zrealizują ważne inwestycje. Aktywne gospodynie i inne organizacje pozarządowe ze wsparciem województwa. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu kończy 50 lat. Sytuacja w ratownictwie medycznym to jeden z głównych tematów ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa. Od lat mówimy o niedofinansowaniu systemu i brakach kadrowych. Rząd zdaje się tego nie słyszeć, komentował Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Podczas posiedzenia Sejmiku zapadła decyzja o zwiększeniu o kolejnych 120 milionów złotych puli covidowego projektu unijnego. To wsparcie, które pomoże przygotować się mazowieckim szpitalom do kolejnej czwartej fali pandemii. Co do tego, że Państwowe Ratownictwo Medyczne przeżywa kryzys, nie ma wątpliwości. Ratownicy od dawna walczą o wyższe wynagrodzenia, nie zgadzają się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. Już od lipca wielu z nich rezygnuje z pracy, korzysta ze zwolnień lekarskich, zaległych urlopów i odmawia brania dodatkowych dyżurów, co powoduje problemy z obsadą zespołów wyjazdowych. Sytuacja w ratownictwie medycznym była omawiana podczas posiedzenia ostatniego Sejmiku Województwa. Ja mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy, że będziemy mieli korektę na wycenie świadczeń, bo tylko w ten sposób, podnosząc dochody naszych szpitali czy naszych stacji pogotowia ratunkowego, my tak naprawdę możemy podnieść płace. Nie ma tu rozwiązania na poziomie regionalnym. Tutaj musi być rozwiązanie na poziomie systemowym. Uważamy, że taka korekta na dochodach plus jednak dopracowanie się pewnego systemu płacowego może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Samorządy województw są podmiotami tworzącymi, a nie finansującymi działalność placówek medycznych czy stacji pogotowia ratunkowego. Jeśli chodzi o Mazowsze, samorząd ten jest podmiotem tworzącym dla czterech stacji pogotowia: Meditrans w Ostrołęce, Siedlcach i w Warszawie oraz stacji pogotowia w Płocku. W stacjach pracuje w sumie 1651 osób, z czego najwięcej, bo aż 1137 w stołecznym Meditransie. Stawki godzinowe w zależności od stacji wahają się od 65 zł do 110 zł dla lekarza, od 34 zł do 47 zł dla pielęgniarki, od 32 zł do 47 zł dla ratownika medycznego i od 37 do 45 zł dla kierowcy ratownika. Mamy sytuację niewątpliwie bardzo trudną. Okazuje się, że od 10 lat stawki, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, nie zostały zwiększone. Od 10 lat wycena tak zwanej dobo karetki jest na takim samym poziomie. W tym czasie coś się zmieniło. Zmieniły się koszty pracy, zmieniły się koszty bieżące utrzymania, przede wszystkim światło, energia, ale też wynajem pomieszczeń. W związku z tym my jako Samorząd Województwa Mazowieckiego absolutnie podejmujemy wszelkie działania, żeby wesprzeć nasze ratownictwo medyczne. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Taka jest prawda. Stawki, które są proponowane na ratownictwo, są zbyt niskie. I chcę mocno podkreślić, że to są stawki godzinowe ustalane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rzeczywiście nasze Meditransy, szczególnie tu Meditrans warszawski, ma wynik bilansowy dodatni, ale to tylko dlatego, że my zakupujemy sprzęt, zakupujemy specjalistyczne karetki. Jak one wchodzą na wynik bilansowy, pojawiają się amortyzacja. W związku z tym wirtualnie na papierze widać, że te nasze stacje mają jakieś zyski, ale tak naprawdę zarówno Meditrans warszawski, jak i w Płocku, w Ciechanowie, w Siedlcach rzeczywiście mają straty na działalności takiej bieżącej i na przykład Meditrans warszawski, ta strata to jest ponad 8 milionów 800 tysięcy, Siedlce to ponad 5 milionów strata, Płock 5 milionów 600 tysięcy. Przygotowując się na czwartą falę epidemii, Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu o kolejnych 120 milionów złotych projektu unijnego, w ramach którego realizowane są zakupy sprzętu dla mazowieckich szpitali. W efekcie jego wartość wyniesie teraz 480 milionów złotych.
Samorząd chce także zwiększać pulę drugiego projektu unijnego, w ramach którego realizowane są m.in. szkolenia dla kadry medycznej z 46 milionów złotych do 55 milionów złotych. Dzięki tej decyzji od października samorząd województwa planuje przekazać ze środków unijnych 800 zł dodatku dla ratowników i 600 zł dla personelu niemedycznego. Samorząd wystąpi do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na takie zwiększenia. Co do tego, że dodatki covidowe powinny wrócić, nie ma wątpliwości Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. Dodatki covidowe powinny bardzo pilnie wrócić. Bez tego nie ma mowy o godnym uposażeniu ratowników medycznych i nie ma mowy, by samorządy, które są przecież jedynie wykonawcami zadań opłacanych przez administrację rządową, pokrywały z własnej kieszeni zwiększone wynagrodzenia, które powinien zagwarantować rząd. Radni zauważyli, że problemem nie jest tylko finansowanie, ale też drastyczny spadek liczby lekarzy i ratowników chętnych do pracy w pogotowiu, także przez zbyt niskie stawki dla pracowników. Właśnie dlatego apelowano o powrót dodatków covidowych. Co powiecie Państwo na to, byśmy wspólnie zadecydowali, na co wydać 25 milionów złotych, bo taka właśnie jest tegoroczna pula budżetu obywatelskiego Mazowsza. Głosowanie rusza już 20 września. To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy tylko od nas. Aż 252 projekty zgłosili mieszkańcy do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 114 z nich i to właśnie na nie już od 20 września mieszkańcy będą mogli oddać swój głos. Dlaczego warto to robić? Ma się szansę wpłynąć na taki projekt blisko nas, tak? Bo są oczywiście wielkie inwestycje, które są niezwykle ważne, jeżeli chodzi o rozwój, no ale są też sprawy blisko nas. Każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy. Jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. Głos w budżecie obywatelskim Mazowsza oddajemy poprzez platformę informatyczną dostępną na naszej stronie bom.mazowia.pl. Głos oddajemy na dwa projekty. Projekt w puli ogólnowojewódzkiej oraz projekt w puli podregionalnej. Głosować może każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, również osoby małoletnie. W imieniu osoby małoletniej głos oddaje oczywiście opiekun prawny. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do ani komputera, ani telefonu komórkowego, to jak najbardziej zachęcamy do głosowania i zapraszamy do naszej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także w naszych delegaturach, które znajdują się w poszczególnych podregionach. Co ważne, system nie daje możliwości głosowania na raty, dlatego istotne jest, by głosy na oba projekty oddać za jednym razem. Mazowszanie będą mogli wybierać spośród 29 inicjatyw ogólnowojewódzkich i spośród 85 podregionalnych. Głosowanie potrwa do 10 października. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.bom.mazowia.pl. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 15 października. Na realizację projektów obywatelski samorząd Mazowsza przeznaczy 25 milionów złotych. Ponad 9 milionów między innymi na budowę szkoły czy adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola oraz 815 tysięcy na rozwój bazy sportowej w 5 dzielnicach. To działania, które zostaną zrealizowane w Warszawie dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Umowy już zostały podpisane. Teren przy ulicy Kołowej na Targówku wreszcie będzie zagospodarowany, a mieszkańcy zyskają przyjazne warunki do spędzania wolnego czasu i integracji. Powstaną m.in. boiska, trybuny sportowe oraz tory do biegu na 60 metrów. Dodatkowo przeprowadzone zostaną prace rewitalizacyjne, modernizacja przyłączy, a także zakupione zostaną sprzęt i wyposażenie do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Całkowity koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych, z czego blisko 4 to wsparcie samorządu województwa. Mówiąc wprost, bez tych pieniędzy byłoby nam trudno zrealizować to zadanie. Dziś to jest ta chwila, kiedy przed mieszkańcami będziemy mogli
po prostu powiedzieć tak, mamy to, będziemy robić i realizować to zadanie. Wiele lat mieszkańcy czekali na ten moment. Jestem o tym głęboko przekonana, też mieszkam tu niedaleko. Nazwa Otwarta Kołowa jest nieprzypadkowa, właśnie dlatego, że ona ma być otwarta dla wszystkich. My w imieniu całego zespołu Domu Kultury Świt serdecznie dziękujemy za zaufanie w naszą wizję i Otwartą Kołową. Dobre wiadomości czekają także na kilka innych warszawskich dzielnic. I tak na przykład dzielnica Białołęka zaadaptuje pomieszczenia na potrzeby przedszkola, a Wola otrzyma środki na budowę szkoły. W sumie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa do dzielnic tych trafi ponad 9 milionów złotych. Mamy u siebie taki instrument finansowy, na podstawie którego wspieramy właśnie działania samorządów z całego województwa mazowieckiego, w tym również z Warszawy. W tej puli, którą Sejmik Województwa uchwalił jakiś czas temu, było 14 inwestycji, z czego właśnie 13 z dzielnic, a jedno zadanie złożone przez miasto stołeczne Warszawa. Dodatkowo do warszawskich dzielnic trafią środki z mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej. Remont boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej nr 227, wykonanie boiska do tenisa ziemnego na Woli czy modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego na Żoliborzu to tylko kilka inwestycji z Warszawy, które otrzymają dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. W ramach modernizacji boisk i hal sportowych na Mazowszu w tym roku wydaliśmy 31 milionów, 3 razy więcej niż do tej pory. I to są środki, z których jesteśmy bardzo dumni. W tegorocznej edycji z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 31 milionów złotych. Wśród nich jest 13 projektów z Warszawy z dofinansowaniem w wysokości ponad 2 milionów złotych. 5 z nich na kwotę 815 tysięcy złotych właśnie zostało podpisanych. Na Mazowszu działa blisko 1300 kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych, które integrują społeczności lokalne. Chcąc pomóc im działać, Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje im granty. Właśnie trafiły do kół gospodyń i innych organizacji pozarządowych z regionu ciechanowskiego i powiatu przesnyskiego. Lat młodości jest tak mało, za to starość wlecze się. Jeszcze by się pofruwało, ale nie pasuje, nie. Pani Jadwiga, Lucja i Grażyna z Koła Gospodyń Wiejskich w Grudusku na brak zajęć nie narzekają. Wspólnie śpiewają, gotują czy szydełkują. Mają małe, ale dla ich codziennych aktywności kluczowe marzenie o doposażeniu kuchni. Spełnią je, a pomoże w tym wsparcie samorządu Mazowsza. Już mamy trochę, a resztę teraz sobie dokupimy. Także mamy zmywarkę, kupić, a to termos, grilla dużego, kuchenkę turystyczną. Takie rzeczy. Koło gospodyń wiejskich w Grudusku to nie jedyne koło z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego, które otrzyma wsparcie. Środki powędrują m.in. także do Koła Gospodyń Wiejskich w Krajkowie. Pieniądze nam się bardzo przydadzą, ponieważ jesteśmy młodym kołem, dopiero działamy drugi rok, więc każde pieniądze pozyskane na naszą działalność są dla nas, mają wielkie znaczenie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wyposażenie naszej kuchni na nasze potrzeby. Jest to drobny sprzęt AGD. W zeszłym roku żeśmy też dostali od marszałka dofinansowanie, żeśmy mieli zakupiony stół chłodniczy. I mamy już kuchnię swojej, kuchni, lodówki, więc teraz żeśmy przeznaczyli wszystkie pieniążki na wyposażenie drobnego sprzętu. W sumie pomoc rzędu prawie 340 tysięcy złotych otrzyma aż 71 kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego. Organizacje społeczne, pozarządowe, w tym przypadku koła gospodyń wiejskich,
Wojewódzkich. No te granty, które przeznaczamy, one myślę, że wpisują się w taką naszą politykę, między innymi aktywizacji sołectw, kół gospodyń wiejskich. Chcemy wspierać, aby te koła mogły się integrować, mogły być zakładane, mogły realizować swoje potrzeby. Samorząd województwa w tym roku przeznaczy blisko 3 miliony złotych na wsparcie dla 604 organizacji. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu kończy 50 lat. Wszystko zaczęło się od skromnej jednodziałowej placówki, czyli Muzeum Etnograficznego, które powołano do życia ze względu na prężnie działający ośrodek rzeźby ludowej. Dziś to złożona strukturalnie i ważna na mapie kulturalnej kraju jednostka. W ten jubileuszowy rok szczególnie warto ją odwiedzić. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu to prawdziwa perła na mapie Mazowsza. Placówkę tworzy neoklasycystyczny ratusz w centrum miasta, oddział zamiejscowy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, a także jego serce, jeden z najpiękniejszych skansenów w Polsce. Otoczone ogródkami, sadami, polami, bielone wapnem i kryte strzechą chaty, kuźnia, karczma, kościół z dzwonnicą, dwory ziemiańskie. Całość przypomina gotową scenografię filmu. Niezwykle urokliwe jest już samo usytuowanie skansenu. Malowniczy, liczący ponad 50 hektarów teren, nieopodal ujścia dwóch rzek – Skrwy i Sierpienicy. Wizyta w tym miejscu to podróż do tętniącej życiem wsi sprzed 100 lat. W tym roku mija dokładnie 50 lat od utworzenia muzeum. Jakby nie było, to jest pół wieku. I to ogromna praca wszystkich, bo to każdy swój, jak to mówi, się każdy dołożył jakieś tam cegiełki, żeby zbudować to wszystko i oczywiście zaufanie władz, które również można mieć pomysły, można mieć plany, a jeżeli nie będzie środków finansowych, to też się nie zrealizuje. Także tu jestem wdzięczny samorządowi województwa mazowieckiego za wsparcie finansowe, które otrzymujemy i na dzień dzisiejszy zgodnie z planami, jakie mamy i na te przyszłe, jest to wszystko realizowane, także mam nadzieję, że to będzie wszystko jeszcze się bardziej rozwijało, to muzeum, chociaż nie można powiedzieć, że już się zamknęło temat, bo ciąg zawsze dalszy nastąpi. Jak na jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć wielkiego świętowania, a rozpoczęła je jubileuszowa gala. Wręczone zostały odznaczenia i pamiątkowe medale osobom zasłużonym dla muzeum. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk odznaczył dwóch pracowników muzeum medalem pamiątkowym Pro Mazowia, nadawanym za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizację zadań na rzecz województwa mazowieckiego osobom, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Wręczył też listy gratulacyjne i odznaczenia. Już od 50 lat wspólnie budujemy tutaj tę instytucję. Zaczynało się bardzo skromnie od ratusza w sierpcu. No później oczywiście ten wspaniały obszar, obiekt został zakupiony i możemy budować, tworzyć ten skansen. Życzyłbym przede wszystkim pracownikom tej instytucji, którzy są naprawdę wspaniali i dotychczas to właśnie dzięki nim to wszystko się działo, aby nie utracili tej determinacji, z którą działali do tej pory. Natomiast drugi weekend września upłynął pod znakiem świętowania 50-lecia muzeum wraz ze zwiedzającymi. Wstęp na teren ekspozycji był darmowy, a atrakcji nie brakowało. Było wspólne śpiewanie, tańce, smakowanie najsmaczniejszych potraw regionalnych i poznawanie folkloru Mazowsza. Na scenach muzeum wystąpili wybitni artyści, wykonawcy zespołu tańca ludowego Mazowia Politechniki Warszawskiej, aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku i muzycy zespołu Master Brass. W zagrodach odbywały się pokazy dawnych zajęć wiejskich. Można było też w nich spotkać rekonstruktorów z Mławy w strojach mieszkańców wsi. Zajmujemy się rekonstrukcjami z różnych epok. Dzisiaj z okazji 50-lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu przygotowaliśmy takie podejścia do dworu, kłótnia pod dworem, śpiewy pod kapliczko oraz głównym punktem dzisiejszego dnia było inspiracja z chłopów, wywiezienie Jagny ze wsi. Jeszcze chciałam przy okazji złożyć serdeczne życzenia dla skansenu w sierpcu, aby tak pięknie odrestaurowali różne dworki, bo wiem, że jest jeszcze nawet jeden dworek tam dalej z okolic Mławy. Cieszymy się bardzo i życzymy sukcesów.
Muzeum Wsi Mazowieckiej to miejsce poza czasem. Muzealna oferta jest atrakcyjna i różnorodna przez cały rok. Organizowane przez cały rok lekcje muzealne, pokazy dawnych wiejskich zajęć czy ginących zawodów od wielu lat cieszą się zainteresowaniem organizatorów i uczestników wycieczek. Zimą muzeum zaprasza na warsztaty choinkowe i kuligi, w listopadzie do udziału we wróżbach andrzejkowych, a wiosną warsztatach wykonywania palm i pisanek wielkanocnych. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a już wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.